Drodzy Państwo, stało się. Dnia 15 czerwca 2022 roku powrócił do Polski komunizm. Że tak sparafrazuję stwierdzenie pewnej słynnej pracownicy telewizji publicznej, która wiele, wiele lat temu powiedziała, że tego i tego dnia w Polsce skończył się komunizm. No to wrócił. Wrócił niestety razem ze wszystkimi najważniejszymi wypaczeniami. Wróciła reglamentacja, wrócił nowoczesny, ale jednak system kartkowy, no i przede wszystkim wróciły wypaczenia i bezsensy. Tak głębokie, że aż się dziwię, że nikt o tym wcześniej publicznie nie wspomniał, bo po prostu bije. Po oczach. Mowa, drodzy Państwo, o systemie dopłat do węgla, który to Pis bardzo, bardzo yy, tak hucznie i wręcz entuzjastycznie ogłosił na konferencji prasowej, że rząd rząd przyjął ten program i dzięki temu rząd gwarantuje cenę węgla na poziomie 996 zł, czyli. Tanio, no bo na składach budowlanych, przepraszam, na składach opałowych jest w tej chwili po około 3000 zł, czyli 1 trzecia ceny, a w tej polskiej grupie jest tam po tysiąc hakiem, ale kupić nie można. No to, drodzy państwo, jak ma być i to w dodatku tanio, no to super. No tyle tylko, że jak się w to wszystko wczytać, to tam rząd kompletnie niczego nie gwarantuje. Ani ceny, ani tego, że ten węgiel będzie. A tak naprawdę to tylko gwarantuje, że po tyle ktoś nam może sprzedać, jeśli się sprzedawać zdecyduje. I drodzy Państwo, wobec oczywistego faktu, że przy obecnym poziomie cen nikomu kompletnie nie będzie się opłacało nawet z rządowymi dopłatami po tych cenach sprzedawać. To śmierdzi wałem na kilometr. Ja oczywiście, broń Boże, nikogo o nic nie oskarżam. Natomiast jest taka zasada. To chyba jeszcze Einstein powiedział, że jeżeli odrzuci się wszystko to, co niemożliwe, a niemożliwym jest, żeby ktoś wolał sprzedawać za 1746, jeśli może za 3000, i mówimy tutaj o przedsiębiorstwie nastawionym na zysk no to jeśli wszystko to, co niemożliwe, odrzucimy, to wszystko to, co nam zostanie, musi być prawdą. A zostają nam same możliwości, które, jak już powiedziałem, śmierdzą wałem na kilometr, w którym to najmniejszym wałem jest robienie z obywateli tzw. tata wariata i maskowanie pomagania, gdy tak naprawdę tylko daje się złudną nadzieję. A więc szkodzi. A inne możliwości wałów są dużo, dużo mroczniejsze. I teraz, drodzy państwo, przejdziemy do szczegółów i dokładnie wyliczę, gdzie są te kartki, gdzie są te reglamentacje, gdzie są te dopłaty, gdzie jest wszystko to, co znamy my, którzy jeszcze pamiętamy PRL, że niestety już wróciło. I, no i te wypaczenia. A jakie może być większe wypaczenie niż System, który po prostu nie działa, kompletny brak działania, to jest chyba największe możliwe wypaczenie. Jak drodzy państwo, ale zacznijmy od początku. Jak zapewne drodzy państwo, wiecie, z węglem jest bardzo duży problem. Nie dość, że jest horrendalnie drogi, to jeszcze go nie ma. To jest bardzo ciekawe, cały czas obowiązuje w Polsce system wygaszania mocy wydobywczych kopalń, czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której PiS jednocześnie płaci z naszych podatków kopalniom, żeby nie wydobywały węgla, bodajże do każdej potencjalnie nie, niewydobytej tony zdaje się 700 zł. My, podatnicy, dopłacamy pisowską decyzją. Zdaje się, to, to mówię szacunkowo z głowy, no, a jednocześnie tego węgla nie ma. I będzie rząd dopłacał, żeby był, ale zobaczyć, jeżeli tak go nie będzie. Zaraz wszystko będzie wiadome, nie ma węgla. Jeno, że jest drogi, to jeszcze, drodzy państwo, to jeszcze, drodzy państwo, go nie ma. Jest to sytuacja o tyle kuriozalna, że jeszcze półtora roku temu węgiel był i było go za dużo, i zalegał na hałdach. Koło kopalni, i wtedy pisowcy zdecydowali, oczywiście za nas, że za nasze pieniądze zostanie kupiony węgiel od kopalni, żeby ulżyć kopalniom. Czyli mówiąc krótko, wtedy było pełno węgla, którego nikt nie chciał, więc PiS dał kopalniom nasze pieniądze, kupił za nasze pieniądze od kopalni węgiel i on sobie tam leżał. No i pytanie, gdzie teraz jest? Bo jak się zaczęło, jak zaczęło być oczywiste, że węgla będzie mało, to ten węgiel na tych hałdach jeszcze leżał. I o tym mówiłem w swoich vlogach z tego czasu, też było pełno informacji w internecie, filmików, gdzie po prostu całe takie wielkie hałdy tego węgla leżały na tych yy, koło kopalni i były zapłacone z pieniędzy podatnika. I gdzie ten węgiel jest? To jest, drodzy państwo swoją drogą temat na bardzo poważne dziennikarstwo śledcze, bo powiem, że nosem no, no czu, czu, czuję wał, czuję wał, że się tak wyrażę. M może niewłaściwie, może mam katar, może źle czuję, ale wydaje mi się, że jakaś taka poważna redakcja od dziennikarstwa śledczego powinna tam poniuchać. Bardzo mi by było miło, gdyby się zainspirowali tym vlogiem. Także to jest, to, to, to jest ta jedna rzecz. No, no nie ma tego węgla. Już drodzy Państwo, w zeszłym roku nie było. E, był horrendalnie drogi, nie? E, no ale teraz zrobił się strasznie drogi. Strasznie drogi, w dodatku go nie ma. E, zarabiają bardzo mocno spekulanci. E, czyli ludzie, którzy tam na przykład od polskich kopalni kupują za małe pieniądze i sprzedają za duże. Na przykład kupują po około tysiaka, a sprzedają po trzy. Nie? No i tam rząd przez jakiś czas miał dobry pomysł, jak sobie z tym fantem poradzić. Chcieli zrobić jakiś mm, taki system mm, pewnych, nie wiem, nie tyle dopłat, co... Przepraszam, system taki, że będzie państwowy, państwowy system dystrybucji, że powstaną takie jakby państwowe składy opałowe i że tam będzie taniej. No naprawdę spoko, spoko pomysł był, no ale wydać szlak go trafił i zamiast tego Dostał pomysł dopłat. Pomysł dopłat polega mniej więcej na tym, że rząd dopłaci po 7, do, 7, do 750 zł na tonę, czyli do każdej tony dopłaci do 750 zł takiemu sprzedawcy ze składu opałowego pod warunkiem, że ten obniży cenę do 966 zł maksymalnie dla obywatela. I dopłaci maksymalnie do 3 ton dla jednego gospodarstwa domowego, które opala dom węglem. Czyli rząd wymyślił sobie, że ty sam masz sobie ten węgiel skołować, czyli kupić od jakiegoś importera, albo może sam być importerem. Już, już, już wcześniej pan Morawiecki miał wiele pomysłów, jak sprowadzać węgiel do Polski, miał być z Australii i tam jakieś inne kierunki, no tak wyszło, że nie wyszło, no i wiadomo tutaj tradycyjna pisowszczyzna, nie dają sobie rady z jakimś realnym działaniem, no to płacą naszymi pieniędzmi, żeby ktoś inny sobie poradził no i takie, taka, takie działanie na zasadzie, to niech, niech ludzie, niech ludzie, niech przedsiębiorcy, te złe przedsiębiorcy, takie prywaciarze niech sprowadzą, a my im dopłacimy, żeby było taniej. Czyli nie jest to Wbrew nazwie tego projektu, że rząd zrobi, żeby było tanio, tylko rząd tak zrobi, że cenę zapłacimy po połowie, ale zawsze my. 960 zł zapłacimy my przy kupnie gotówką, a 750 zł zapłacimy w formie podatków. Tak czy siak, i tak my za to zapłacimy, prawda? Ale dodatkowo dochodzi system kartkowy. Bowiem nie wystarczy tak. Po pierwsze, no tak jak już powiedziałem, nie można po prostu kupić tego węgla, ile się chce, tylko maksymalnie 3 tony. I czyli reglamentacja, kartki takie nowoczesne, oczywiście elektroniczne, prawda? I w dodatku, jeszcze jeszcze, mogą kupić tylko ci, którzy mają dom. Z wpisanym, że ogrzewają się, gdzie mają. Zaświadczenie, że do systemu CEEB jest wpisane, że dom jest ogrzewany węglem. Czyli tak, musisz dokonać wpisu, biurokracja itd. i tak dalej, i wpisać się do tego systemu CEEBB, że, że opalasz, ogrzewasz się węglem, potem z takim wydrukiem z tego systemu, idziesz z składu opałowego, tam jesteś odhaczany, żebyś sobie czasem za dużo tego nie kupił. Cała biurokracja i kupujesz trzy tony maksymalnie, A więc kartki, reglamentacja, dopłaty, ceny ustawowe, 966. Gdzie się zaczyna już tu na tym poziomie robić bardzo niefajnie? Takie rzeczy kompletnie oczywiste, o których nie wiem, dlaczego dziennikarze zapomnieli. Po pierwsze, 3 tony węgla to jest i dużo i mało. Jeśli na przykład jakimś cudem opalasz mieszkanie węglem które jest nie za duże, tak zwane środkowe, więc masz sufit ogrzewany przez sąsiada, podłogę ogrzewaną przez sąsiada i bardzo wiele ścian masz ogrzewane przez sąsiadów, a wiatr mało cię chłodzi, bo ścian zewnętrznych masz bardzo, bardzo niedużo, to ci starczy. Tyle tylko, że mieszkań w blokach opalanych węglem jest bardzo mało. Generalnie węglem opalane są raczej mieszkania w kamienicach, a to są raczej duże, a kamienice nieduże. W związku z tym bardzo duża część mieszkań jest narożnych albo szczytowych i masz yy, dać sobą strych, albo parterowych, czyli pod spodem masz piwnicę nieogrzewaną itd. i tak dalej. I one są zwykle duże. Lub po prostu domków jednorodzinnych. I tam 3, kilo, 3 tony węgla to mało jest. No, Krzysiek Jackowski, który właśnie ma yy, mieszkanie w kamienicy, yy, zużywa na sezon 5 ton węgla. No, to podejrzewam, że jakby miał dom, to by zużywał jeszcze więcej, prawda? Czyli to trochę mało jest. Druga rzecz, która jest bardzo w tym momencie niepodnoszona przez dziennikarza, moim zdaniem powinna, to jawna niesprawiedliwość. Dlaczego jak ktoś ogrzewa się węglem, to ma mieć ustawowe ceny węgla? Tak w cudzysłowie. A jak ktoś na przykład ogrzewa się gazem, to już nie. Co to gaz nie zdrożał? Drodzy Państwo, nie pytajcie, skąd wiem, ale gaz też zdrożał wielokrotnie. Od czasu, gdy tam się pisowcy chwalili, że załatwili, że staniał, gigantycznie podrożał. I co? Węglowcy mają mieć ulgę, a gazowcy już nie. Ja przypominam, że ci, którzy się ogrzewają gazem, to są ci ludzie, którzy uwierzyli rządowi, że piece gazowe są ekologiczne, Że są fajne, że są zaje fajne, i wymienili sobie piece właśnie na gazowe bardzo często. I teraz są podwójnie w tył, bici. Bo nie dość, że ten gaz jest horrendalnie drogi, ale horrendalnie, to może jeszcze go nie być, a gazu nie zmagazynujesz co. Zrobisz sobie, nie wiem, skład butli w piwnicy? Raczej nie. No i jeszcze już wiadomo, że Unia Europejska te piece gazowe też każe wyrzucić na śmietnik, więc za chwilę. To wszystko będzie o kan 4 litrów. dalej. Niektórzy idą jeszcze bardziej w stronę ekologii i na przykład założyli sobie pompę ciepła. Fajna nazwa, ale w praktyce jest to system ogrzewania bardzo prądożerny. A prąd to już w ogóle zdrożał. A nie każdy, kto ma pompę ciepła, ma, yy, ma fotowoltaikę. Nie każdy. No. Dlaczego tylko jedno, jeden system ogrzewania ma być? De facto dotowany, a inne nie. Ale, drodzy Państwo, najważniejsze, co tutaj w tym całym systemie się po prostu nie zgadza, to matematyka. I to jest coś, za co zaanonsowałem na samym początku. Rząd ustalił, że cena, po jakiej można sprzedać konsumentowi, to jest 996 zł. Sztywna cena nie wolno drożej 966 zł. Przepraszam, 996 zł. I wtedy w momencie, w którym się sprzeda za maksymalnie 996 zł, to można dostać dopłaty maksymalnie 750 zł do tony. 996 plus 750 wychodzi 1746. Dużo? Jak cholera! Jeśli przemnożymy sobie liczbę domów opalanych węglem, czy gospodarstw domowych, mieszkań, budynków opalanych węglem, razy 3 razy 750, to wyjdzie, że ten program może kosztować teoretycznie setki milionów, jeśli nie miliardy złotych. To jest kupa hajsu. Naprawdę kupa hajsu. Natomiast i cena 1746 za tonę węgla to jest bardzo wysoka cena. No, jeszcze niedawno można było kupić węgiel za 600 złotych za tonę. No to to jest prawie trzy razy wyżej. Kupa forsy. Ale z ale 1746 to jest mniej niż 3000. A aktualna cena czyszcząca rynek, to jest pojęcie z, z mikroekonomii, więc pan Mateusz Morawiecki, który jest co prawda uznanym ekonomistą, ale po historii, a na historii mikroekonomii nie wykładają, może o tym nie wiedzieć. Cena czyszcząca rynek to jest taka cena, przy której biznes aż furczy. To jest cena, przy której jest fantastycznie duży popyt pop i po prostu towar pojawia się i znika. No, i to jest cena aktualna około 3000 zł za tonę. Jest około 3000 zł za tonę, cena komercyjna, i przy tej cenie jest fantastyczny popyt. Fantastyczny, po prostu, jak się pojawia węgiel na składach, to zaraz ktoś przyjeżdża i kupuje. I teraz wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację. Jesteś żonatym co bardzo ważne właścicielem składu opałowego. Masz. Na składzie dużo węgla. Dużo węgla. Powiedzmy, że nawet kupiłeś go po 500 zł, więc cię go sprzedać za 1746, bo dużo na tym zarobisz. Ale Twoja żona nie jest głupia. I ona wie, że możesz to sprzedać za 3000. Jak myślisz, jak pójdziesz do żony i jej powiesz: Żono, moja kochana, rodzicielko moich dzieci duszko prze najsłodsze. Mogłem sprzedać węgiel, który mamy, po 3000 zł za tonę, i bez problemu znalazłbym klientów na pstryk. Wystarczyło, by powiedzieć: Mam węgiel, sprzedam, i by się ustawili od razu pod składem i pytali: Gdzie mnie mają pocałować za dobroć że za 3000 zł? Sprzedaję. Ale ja zdecydowałem się sprzedać za 1746, czyli prawie połowę ceny. Straciliśmy na tym ciężkie setki tysięcy złotych. Do tego jeszcze teraz będziemy mieli problem, bo trzeba będzie się z tymi kwitkami, co ludzie dawali, udać do odpowiedniego urzędu, żeby te 750 zł odzyskać, bo na razie to żeśmy dostali tylko 900, 996, więc te 750 to dostaniemy od rządu. Kiedy? Nie wiadomo. nie wiadomo. Czy? Nie wiadomo. Czy się przypierdzielą? Nie wiadomo. Czy nie zmienią zasad w trakcie gry? Nie wiadomo. Więc wziąłem i tak około połowę ceny, z czego i tak mam tylko część, o część będę musiał się poużerać od rządu, ale wiesz, to duszko, kochana, ale pan premier się ucieszył. No to mi się wydaje, że żona, jakby usłyszała, że tak do niej mówisz, że właśnie odjąłeś od ust jej dzieciom ileś tam pieniędzy, że właśnie zdecydowałeś się nie zarobić kupy Forsy, bo pan premier będzie się cieszył, gdzie mogłeś po prostu na pstrych przynieść do domu kupę Forsy, ale nie przyniosłeś, to najpierw nie uwierzy, a potem jak do niej dotrze, że ty mówiłeś na serio, to farta będziesz miał, jak sięgnie po ścierę i cię będzie tą ścierą napierdzielać, bo jak znajdzie wałek. To może być kuku na głowie, a wiadomo, że system opieki zdrowotnej jest kompletnie rozwalony i możesz tego nie przeżyć. I co wtedy? Matka twoich dzieci trafi do pierdla. No, chyba tego nie chcesz. O, to takie śmieszkowanie było, no ale z, z grubsza, to co to, to chcę powiedzieć? Nie masz szans, szans, żeby przy obecnej cenie jakikolwiek skład budowlany na to poszedł. Dopóki jest popyt po 3000 zł. Będą sprzedawać po 3000 zł. Dopóki cena rynkowa nie uklasuje się poniżej ceny 1746 za tonę, żaden normalny, racjonalny przedsiębiorca nie będzie korzystał z tego rządowego programu. Żaden. A uważam, jak znam przedsiębiorców, a jestem im ponad 20 lat, więc coś tam mi się wydaje, że kum. Mam, nie, nie ponad, przepraszam. Prawie 20 lat. Więc coś mi się tam wydaje, że kumam, że cena będzie musiała spaść znacznie wyżej tego 1746. No bo wiesz, jak sprzedasz po prostu człowiekowi, no to z ręki do ręki. Tymu węgiel, on tobie kasę. A tutaj te 750 zł, to trzeba się jednak z urzędami poużerać. My przedsiębiorcy tego nie lubimy. I to też ta konieczność użerania się z urzędami będzie wliczona w cenę. Dlatego dopóki ta cena rynkowa nie spadnie porządnie powyżej 1746, czyli o mniej więcej połowę, nie ma szans, żeby z tego programu ktokolwiek skorzystał. Bo po prostu nie będzie ofert innych niż tej grupy, grupy bodajże PGG się nazywają. Polska Grupa Górnicza, tak, tak, tak się chyba ten skrót rozszyfrowuje. Tutaj i tak sprzedaje i i tak i tak jest państwowa, a mają taki popyt, że tam prawie że się nie da, prawie się nie da u nich kupić. Nie? I tu właśnie widzę wały, drodzy Państwo. I to najmniejsze wały, jakie mogą być, to takie, że to jest tak naprawdę po to, żeby była konferencja prasowa, żeby powiedzieć ludziom, że zobaczcie, rząd dopłaca, rząd dba, przecież większość ludzi nie opala się węglem. Więc większość ludzi nie będzie tego weryfikować. Większość ludzi nie pójdzie na składy, nie powie ej, macie węgiel z dopłatami, więc się nie dowie, że nie, nie mamy, bo to bez sensu jest. Więc większość ludzi wobec niezweryfikowania faktów będzie myślało, dobry rząd, jaki on wspaniały ten rząd, jaki dobry. Tak dba o ludzi. A jednocześnie rząd nie straci na tym ani złotówki, to co on i tak by nie stracił, bo naszymi pieniędzmi płaci, ale nie wyda pieniędzy z budżetu wcale, praktycznie, bo tylko to, co do PGG pójdziesz, ale to wiecie, jakby z jednej swojej kieszeni do drugiej swojej kieszeni, bo to budżet państwa, to państwowa spółka. I to jest świństwo. Druga rzecz, drodzy państwo, może być wał związany z tym, z tym tą centralną ewidencją tam gdzie, tam, gdzie się czas zgłosić i wpisać, czym jest dom ogrzewany, tym CEEB. Może coś tak być, no bo tam musisz podać, że jesteś na węgiel. Może się potem okazać, że nie wiem, ci, którzy tam wpiszą węgiel, będą, nie wiem, jakieś wyższe podatki musieli płacić, albo jakąś opłatę emisyjną im dołożą. Cholera wie. Jest to mało prawdopodobne, ale wiecie, już nie takie mało prawdopodobne rzeczy potem okazały się faktem jak był spis powszechny to pojawiła się taka plota że oni to robią po to żeby ustalić gdzie są tak zwane pustostany żeby przywalić w nie podatkami a w zasadzie we właścicieli tych tak zwanych pustostanów żeby żeby, żeby 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 w tych właścicieli przywalić podatkami nie no i Wiecie, taka teoria była, to się ludziom w głowie nie mieściło, a potem się okazało, że to prawda była. I to oficjalnie dziennikarze podają. Może więc ten, może więc tutaj właśnie chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi wpisało, że ten węgiel, bo będą potem mieli, nie wiem, konieczność płacenia za prywatny w, w, ślad węglowy, coś takiego. Cholera wie. Może też tak być, że nie wiem. Coś, może być też tak, że rząd wie, że ta cena węgla niedługo spadnie. Bo tam jest coś takiego, że trzeba podpisać z nimi umowę. I w chwili obecnej wydaje mi się, że większość prywatnych firm nie będzie chciała z nimi podpisywać umowy. Więc sobie potem może się okazać, że zamkną drogę do podpisania w przyszłości. Prawda? No, teraz ty nie chcesz podpisać, a potem rząd nie będzie chciał. I o co chodzi? Teraz jest to kompletnie bez sensu. Prawda? Eee, kompletnie bez sensu. Natomiast, gdyby się tak okazało, że powiedzmy cena rynkowa węgla osiągnie na przykład 1000 zł, a w dodatku jeszcze ludzie sobie teraz narobią zapasów, więc potem nie będą już chcieli tego węgla, bo będzie nasycony rynek tym węglem i ludzie już nie będą chcieli. I się okaże, że na przykład cena rynkowa spadnie do poziomu 1000 zł. To jest całkiem możliwe. To i tak, to i tak jest wysoka droga, wysoka... Cena, jeśli chodzi o koszty wydobycia. Koszty wydobycia tony węgla to są chyba na poziomie 250 albo 300 zł. Coś takiego. Więc 1000 już i tak jest druga, cena, duża cena. I rynek będzie zapełniony, nie będzie popytu. To jest całkiem realne. I teraz tak, zobacz, tam nie ma powiedziane, że osoba, która podpisze z nimi umowę, kiedy ma to sprzedawać. Teraz się nie opłaca. Więc teraz ludzie nie będą chcieli podpisywać. Ale może się okazać na przykład, że za rok się opłaca jak cholera. I wtedy ktoś, kto to wie, teraz podpisze umowę i nie będzie teraz sprzedawał. Zacznie sprzedawać kiedy? Za rok. Jak cena spadnie na przykład do 1000. I wtedy, jak cena będzie rynkowa 1000 zł, to ktoś to będzie miał 750 zł jeszcze dopłaty. A więc będzie mu się opłacało sprzedawać po 250 zł. Wiecie, ty sprzedajesz za 250, a konkurencja za 1000, to ty sprzedasz konkurencja nie. Więc opłacać ci się będzie, że a wszystko to jest. A, a, a będziesz mógł sprzedawać nawet i za 900. I jeszcze do tego przytulać 750 zł dopłaty. Być może o to chodzi. Nie wiem, nikogo nic nie oskarżam. Ale jeszcze, ale jeszcze raz podkreślę. Tutaj Wersja oficjalna jest w taki oczywisty sposób niemożliwa, że po prostu nie wierzę, że tam o coś nie chodzi. No, w najgorszym wypadku chodzi o. E, w najgorszym wypadku chodzi o. właśnie takie mydlenie ludziom oczu, że, że rząd coś robi, a tak naprawdę. To nie zrobić nic. Podradzam, drodzy Państwo, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!